Przyjechaliśmy do Wrocławia bardzo zmotywowani po wielu rozmowach, spotkaniach. Widziałem, że ta determinacja w drużynie naprawdę była. Natomiast w czwartej minucie już sobie sami skomplikowaliśmy życie. Po prostej sytuacji nie potrafiliśmy pilnować Marcina Robaka i już musieliśmy od początku gonić wynik. Później przez 30 minut praktycznie na pewno nie byliśmy drużyną słabszą. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji, kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji, ale ich nie wykorzystaliśmy, a zrobiliśmy prezent praktycznie trochę pachowo, trochę niefortunne interwencje i Marcin Robek podwyższył na 2-0. Sytuacja zrobiła się już naprawdę bardzo poważna. W drugiej połowie chciałem pobudzić drużynę. Dwie zmiany w przerwie. Liczyłem, że kontaktowa bramka sprawi, że będziemy potrafili jeszcze nawiązać walkę. I też można powiedzieć, że obraz gry wyglądał tak, że my przeważaliśmy, my mieliśmy jakieś, stwarzaliśmy jakieś zagrożenia pod bramką Śląska, ale niestety jedna z kontr Śląska przynosi trzecią bramkę i tak naprawdę zamyka mecz. Jednym słowem, można powiedzieć, że mecz drużyn, które jedna z tych drużyn wykorzystała swoje sytuacje, a druga nie. Nasza sytuacja jest poważna, robi się naprawdę bardzo poważna. Emocje są coraz większe, dlatego też to jest wszystko, czym z Państwem chciałbym się podzielić. Dziękuję.